Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: co to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do Ojca. Powiedzieli więc: co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: chwila, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Jezus zapowiada uczniom swoje odejście z tego świata, a jednocześnie zapowiada swoje powtórne przyjście. Doświadczenie rozstania jest potrzebne nam, uczniom Chrystusa. Doświadczenie to bada nasze przywiązanie do Niego. Wierność Chrystusowi, mimo tego, że Go nie widzimy i nie słyszymy, jest miarą miłości ku Niemu. Tą miarą jest także tęsknota za Nim, wynikająca z potrzeby bliskiej relacji z Jezusem. Warto dziś sobie zadać pytanie, jak ja przeżywam relację z Jezusem? Czy tęsknię za Nim? Czy pragnę jak najszybciej się z Nim zobaczyć? Jezus zaszczepia w nas nadzieję. Smutek wasz przemieni się w radość. Czym bardziej kocham, tym bardziej tęsknię. Doświadczam większego bólu i smutku rozstania. Czym większa tęsknota, tym większa radość spotkania. Słowa Jezusa mogą budzić zaskoczenie, a czasem i zmieszanie. Czasem pojawiają się wątpliwości, czy rozumiemy je we właściwy sposób. Uczniowie Jezusa także ich nie rozumieli i pytali jeden przez drugiego: jeśli dziś mam problem ze zrozumieniem słów Jezusa, to muszę się pytać innych i razem z innymi, czyli razem z całym Kościołem, wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, który jako jedyny jest autentycznym interpretatorem Słowa Bożego.